Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Kochani, kiedy myślałem o tym dzisiejszym nabożeństwie i jakieś takie myśli, słowo, które chciałem głosić, to tak bardzo przyszło mi na myśl takie proste słowo i za chwilę powiem o czym myślę. Ale kiedy wielbiliśmy Boga, kiedy oddawaliśmy Mu chwałę, była taka pieśń, Jezus zwyciężył, szatan pokonany. Kochani, i to jest taka wielka, wspaniała prawda, że jesteśmy po stronie zwycięzcy, że mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Kochani, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś takim, że jesteśmy też w stanie wojny, takiej walki duchowej, czy chcemy, czy nie chcemy, bo jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli narodziliśmy się na nowo, jeżeli należymy do Jezusa, to też jest przeciwnik, który jest pokonany, ale on ciągle chodzi jak wokół nas jako lew ryczący, straszy nas, chce nas atakować, dotykać. I chciałbym, żebyśmy otworzyli ten znany fragment z listu świętego Pawła do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przybicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Kochani, ten fragment znamy i ja nie chcę dzisiaj mówić o całym tym fragmencie, o całej zbroi Bożej, ale to, co mnie tak dotykało ostatnio, być może też zmagałem się z pewnymi rzeczami, walczyłem, to chciałbym mówić o mieczu ducha, o którym jest Słowo Boże. Myślę, że to dobrze znamy, ten fragment jest dla nas taki ważny. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli doświadczacie w swoim życiu takiego trudności, jakichś doświadczeń i patrzycie na swoje życie i widzicie, że no w zasadzie nie wiem, Panie Boże, czy jest jakaś przyczyna, ani grzech, ani jakaś tam moja wina, a ciągle coś mnie dotyka. Pojawiają się jakieś może myśli pożądliwe, może jakieś dotykają mnie, czy wracają do mnie jakieś myśli z przeszłości, jakiś strach, jakieś zmartwienie ciągle się pojawia. Kochani, chciałbym powiedzieć, że to te ogniste takie pociski diabła dotykają naszego życia. I kochani, to, co my z tym zrobimy, to jest takie bardzo ważne. Czy staniemy na gruncie Bożego Słowa, na Bożych obietnicach i będziemy walczyć i będziemy też korzystać z miecza ducha, którym jest Boże Słowo. Myślę, że o tym wiemy. To są rzeczy, o których się mówi na szkółkach często, jest to tak obrazowo pokazywane, ale chciałbym się was zapytać, czy jest to takie żywe w naszym życiu? Czy Boże Słowo, czy ten miecz ducha, kiedy zmagamy się z różnymi trudnościami, z różnymi może myślami, presjami w naszym życiu, czy jest to ten miecz jest używany w naszym życiu? I chciałbym wam powiedzieć, że już ważność tego miecza była taka istotna w Starym Testamencie, bo kiedy czytamy tam pierwszą Samuelową, a w całej ziemi izraelskiej nie można było znaleźć kowala, gdyż Filistyńczycy uważali, że Hebrajczycy mogliby sobie sporządzić miecze lub oszczepy. Więc cały Izrael chodził do Filistyńczyków. Jeśli chcieli sobie naostrzyć swój lemierz, czy motykę, czy siekierę, czy oścień, gdyż naprawa wyszczerbionych ostrzy, lemieszy i motyk i trójzębnych wideł i siekier i nasadzenie ościeni na drągi u nich były tylko możliwe. To też czasu wojny nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był u Saulem i Jonatanem. Tylko Saul, Jonatan, jego syn mieli je. Kochani, przeczytałem ten fragment, bo chciałem wam pokazać, zaakcentować to, że przeciwnik, szatan zawsze będzie chciał nam jakby
wybić tę broń z naszych dłoni, czyli ten miecz ducha, czyli Boże Słowo, żeby nie było używane przez nas, kiedy nas atakuje, dotyka, chce zastraszyć. I ten fragment o tym mówi, że właśnie przeciwnicy Izraela, Filistyńczycy, robili wszystko, aby Izrael nie mógł mieć mieczy, żeby nie mógł mieć broni w tej walce duchowej. I w Starym Testamencie zawsze miecz był symbolem siły, panowania, władzy. Kiedy była ta sytuacja z Dawidem i Goliatem, którą znamy, to też kiedy Dawid pokonał Goliata, to wziął miecz, który był symbolem siły tego Goliata, wyjął z jego pochwy i dobił go, i zabił go. I myślę, że to jest taki ważny element naszego życia duchowego. Tak samo w Cesarstwie Rzymskim, gdzie jakby się dzieją pewne rzeczy w Nowym Testamencie, takim znanym narzędziem, takim ważnym elementem zbroi żołnierza rzymskiego był gladius, czyli taki krótki miecz rzymski, on był obosieczny i w ręku takiego sprawnego żołnierza był taką bardzo groźną bronią. I antyczni władcy byli pod wrażeniem tego, jak mogą rzymscy żołnierze używać i jak skuteczna to jest broń i byli często przerażeni skutecznością tej broni. Ale tak naprawdę w tym wszystkim ważny był może nawet sam ten miecz, ale że żołnierze umieli go używać i mogli z niego korzystać. I chciałbym też przeczytać fragment, który przeczytałem wczoraj i który mnie tak zaciekawił, bo czytałem to z Ewangelii Łukasza, może otwórzmy sobie. On zaś rzekł do nich, lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, że musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony, to bowiem co o mnie napisano spełnia się. Oni zaś rzekli, Panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. Kochani, ten fragment, tak z pozoru, w pierwszym momencie go nie zrozumiałem, ale później jak rozważałem to słowo i zastanawiałem się nad tym tekstem, zobaczyłem jak ważne jest tutaj podkreślone, jak ważny jest ten miecz. Czyli Jezus mówi do uczniów, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. W innych tłumaczeniach, na przykład tłumaczeniu Marka, znaczy nie Marka, ale który używa Marek, na przykład Nowego Przymierza, jest napisane płaszcz, jeżeli Marek popatrzy dobrze. I w wielu tłumaczeniach tak jest. I patrząc do tej takiej sytuacji, w którym to było pisane, to płaszcz był w tym bardzo taką ważną rzeczą, czymś cennym, nieodzownym do takiego życia codziennego. W klimacie takim pustynnym noce były często zimne, chłodne. Jeżeli ktoś nie miał płaszcza, którego gdzieś tam nosił ze sobą w ciągu dnia i było to takie wierzchnie nakrycie, w nocy ten płaszcz służył jako taki koc, przykrycie i chroniło go przed zimnem, przed innymi rzeczami, czyli mógł się położyć na nim, przykryć. I to było takie ważne zastosowanie tego płaszcza. I jeżeli ktoś na przykład nie miał tego płaszcza, to mógł, że tak powiem, ponieść jakiś uszczerbek na zdrowiu, mógł zachorować, mógł się, że tak powiem, brakowało mu go. I nawet już w prawodawstwie takim starotestamentowym Żydzi mieli coś takiego zaznaczone i jest to nawet napisane w II Księdze Mojżeszowej 22, w 22 rozdziale 25-26, że płaszcz można było wziąć z zastaw, czyli ktoś był komuś winien, ale ten płaszcz miał być oddany przed zachodem słońca, bo ten płaszcz był tak ważny do takiego codziennego życia. I kochani, teraz wracając do tego fragmentu, który czytałem, kiedy Jezus mówi, że kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Mi to mówi coś takiego, że ten miecz jest tak ważny, że może mi kosztować
jakiegoś poświęcenia, czasu, jest czymś, może muszę z czegoś zrezygnować kosztem jakichś nawet ważnych rzeczy. I chcę powiedzieć i zapytać się też każdego z nas, czy to Boże Słowo, czy jest dla nas takie cenne, że potrafimy zrezygnować z innych, może nawet ważniejszych, czy atrakcyjniejszych rzeczy. Czy jest ono takie cenne, ważniejsze niż nawet nasza taka codzienność, niż nasze takie dobra materialne. Może się to takie wydawać proste i jasne, ale sami wiemy, że często nam tego czasu brakuje, że jesteśmy zagonieni i czasami idziemy na takie skróty, że nie poświęcamy czasu na Boże Słowo tak, jakbyśmy może chcieli, że może nawet planujemy, żeby się przyłożyć, żeby studiować Boże Słowo każdego dnia skrupulatnie, chwytać się Bożych obietnic, a często nam to nie wychodzi. Być może nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jakie jest to ważne, aby to Boże Słowo było w naszym życiu takie mocno zakorzenione, abyśmy każdego dnia się karmili. Bo też Boże Słowo często jest przyrównane nie tylko do miecza, ale do pokarmu. Myślę, że już tu, w tym momencie każdy z nas wie, jak ważne jest to, aby każdego dnia się karmić. Mówimy o takim fizycznym pokarmie, że wiemy, jak jest to ważne, abyśmy mieli właściwą, taką zbilansowaną, jak się to teraz mówi, dietę, żeby wszystko było dobrze zrobione. I wiemy też z takiego życia, że czasami idziemy też na skróty, bo zjemy coś, byle co, może kupimy jakiegoś, jak się to potocznie mówi, fast fooda, coś, jakiegoś hamburgera, jakąś może żywność, która jest mocno przetworzona i nie jest to do końca dobre dla nas, naszego życia. I pytanie, czy w naszym takim życiu duchowym nie ma takiej sytuacji, że też idziemy na takie skróty, bo brakuje nam czasu, bo może nie dostrzegamy, jak ważna jest ta nasza dieta duchowa, aby zdrowo się odżywiać, aby nasz duch mógł się wzmacniać, żeby nasze ciało mogło też być pokrzepione przez to od strony takiej też duchowej. I czy karmimy się takimi fast foodami, czyli jeden werset i wybiegam, nawet gdzieś tam nie mogę go przeczytać, albo jakiś skrót króciutki. To też jest dobre. Dzisiaj mamy tyle możliwości, różnych nośników, w naszych smartfonach są różne i tłumaczenia Biblii, często dostajemy jakieś nawet rozważania. Ale pytanie, czy to Słowo zaczyna żyć w nas, czy my nad nim siadamy i korzystamy z niego i czy ono karmi naszą duszę, naszego ducha. To są takie proste, podstawowe rzeczy. Wiecie, na dzień dzisiejszy miałem coś bardziej, że tak powiem, wzniosłego przygotowane, ale jak zacząłem siedzieć nad tym Słowem, to tak trochę utknąłem właśnie na Bożym, właśnie na tym mieczu, na jak ważne jest Boże Słowo w naszym życiu codziennym. Bo musimy sobie zadać, ja muszę sobie zadać to pytanie, czy właściwie się karmię. Wiecie, jak ostatnio jechałem z jakimś bratem, to zastanawialiśmy się, no, że jak żeby zrobić dobry obiad, czy jakieś taką fajną, jakieś fajne danie, to trzeba się tak przyłożyć. No, jeżeli z reguły tak jest, że nasze żony, może z moimi wyjątkami, to właśnie się w tym specjalizują, ale żeby zrobić dobry obiad, taki coś specjalnego dla gości, to trzeba się usiąść nad tym, trzeba poświęcić wiele czasu, a później samo jedzenie to już nie jest takie długie, ale możemy się nim delektować. I teraz jak przyszła moja żona, myślałem, że nie usłyszy, ale dobrze. Kochani, czasami jest tak, że żona coś mi takiego naprawdę fajnego nam zrobi, stara się i pyta się mnie, czy wiesz, co tam było w tej surówce? Ja tak rozmyślam, no ja już zjadłem, nie? Bo ja tak, moja żona i Ania jedzą trzy razy dłużej niż ja, jakoś tak szybko mi to zawsze wpada. Ja czasami nie potrafię nawet docenić, że było coś tam takiego, rozsmakować się w tym dobrym daniu, docenić jakichś takich fajnych rzeczy. Wiecie, i pytanie teraz, czy ja w tym Bożym Słowie się rozsmakowuję, czy pamiętam, co Boże Słowo mówi do mnie, jakie obietnice na dzień dzisiejszy miałem,
czy nie wiem, gdybym dzisiaj teraz zapytał każdego z was, albo na wyrywki kogoś zapytał, czy jakiejś obietnicy się dzisiaj chwyciłeś, z czym się zmagałeś, a Bóg dał ci dzisiaj słowo. Ciekawe, ile osób by podniosło tak odważnie i mogło powiedzieć, ja mam takie słowo, którym się mógłbym powiedzieć, że dzisiaj dostałem taką obietnicę. Przypuszczam, ja bym ciocię Krysię zapytał, ona by była gotowa do odpowiedzi, więc słyszałem też jej modlitwę dzisiaj. Ja myślę, że wielu z nas, ale kochani, chciałbym wam powiedzieć, że jest to takie bardzo ważne, abyśmy się karmili tym Bożym Słowem, aby ten miecz był takim bardzo ważnym w naszym życiu, bo mówiłem tutaj zamiennie też pokarm, ale tak naprawdę chodzi mi cały czas o tym, chciałbym bardziej się skupić właśnie na tym mieczu. I teraz chciałbym, abyśmy przeczytali taki fragment, który dobrze znacie. Jest to fragment, który mówi o kuszeniu Jezusa. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Kochani, przeczytałem ten fragment w nawiązaniu do tego, bo mamy tutaj taki jasny przykład tego, w jaki sposób Boże Słowo w naszym życiu powinno funkcjonować, kiedy jesteśmy atakowani przez nieprzyjaciela, kiedy jesteśmy w jakiś sposób dotykani przez jakieś pociski nieprzyjaciela. I muszę wam powiedzieć, że to też jakby zrodziło się po części z tego, że czytamy z Anią takie rozważania z CFPress-u, które się nazywają Codzienne przygody z Bogiem. I to jest akurat trzeci tom. Myślę, że kiedyś też już mówiłem, może coś innego. Wiecie, i był teraz gdzieś tydzień temu taki przez 3 dni taki fragment właśnie z tej Ewangelii Mateusza o kuszeniu Jezusa. I to jest dla dzieci dedykowane. Jakiś taki przedział wiekowy, no 10 powiedzmy w górę. I myślę, że jest to takie ważne, to co w tym było. Takie mocne nakierowanie do tego, że kiedy przychodzi do ciebie nieprzyjaciel i chce cię atakować poprzez różne rzeczy, czy przez złe myśli, pożądliwe myśli, czy dotyka cię strachem, zwątpieniem, czymś, ty masz miecz. Ja mam miecz, aby go używać, aby się sprzeciwić. Ten miecz jest obosieczny, on służy do obrony, ale też do ataku. I Boże Słowo takie właśnie jest. Ono nas chroni, ale też możemy się sprzeciwić, powiedzieć diabłu: dość tej presji, którą wywierasz na moje myśli, bo być może pojawił się jakaś presja w moim życiu, nie mogę sobie poradzić, bo jakieś myśli takie niepokojące, jak dam radę, co... Czy przykładowo, czy dam radę wygłosić to kazanie, przyjdzie... Nieprzyjaciel powie: ach, nie dasz rady, źle się czułeś wczoraj, nie do końca jesteś przygotowany, zasieje zwątpienie, zniechęcenie. Co mogę w tym momencie powiedzieć? Stop. Jestem zwycięzcą, więcej niż zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Mój Bóg jest ze mną, to co śpiewaliśmy. Ale najważniejsze, żebyśmy się opierali na Bożym Słowie, abyśmy mogli też Boże obietnice
przyjmować do swojego życia, przeżywać, żeby one były takim słowem, takim rema, ożywiony w naszym życiu. Nie tylko, że wiemy, że jest coś gdzieś zapisane, że czasem łatwiej nam przypomnieć sobie jakąś pieśń, która jest dobra, że możemy chwila też takich zmagań, możemy wielbić Boga, dziękować Mu przez pieśni, ale to Boże Słowo, kiedy wzywamy Bożej ochrony, kiedy cytujemy Boże obietnice, jest mocne, skuteczne. Myślę, że wielu z nas tego doświadcza, że szczególnie w chwilach takich trudnych zmagań jakieś słowo obietnicy, czy coś, co wiesz, co jest twoim dziedzictwem w Jezusie Chrystusie, uchwyciłeś się tego słowa, to cię przeprowadziło przez tę sytuację. Ja często mówiłem, że w sytuacji, kiedy byłem poważnie chory, to trzymałem się Bożej obietnicy z Jeremiasza. Bożej obietnicy, którą dostałem akurat do tej sytuacji i wiedziałem, że Pan Bóg się o mnie troszczy, że da mi wyjście i rozwiązanie. I kiedy się bałem, to mimo wszystko wiedziałem, że mogę wyznawać te obietnice i wszelki strach wtedy, zwątpienie czy jakieś rzeczy, które mnie dotykały, zostały usuwane. Kochani, czy macie takie wersety, bo pewnie, że możemy sięgnąć do Słowa Bożego, do smartfona, przeczytać werset, ale są sytuacje, w których jesteś gdzieś sam, już może nie możesz zasnąć, a tu myśli jakiejś niepokoju pojawiają się. Myślę, że dla mnie takim wersetem zawsze był tam ten werset z listu do Filipian i może sobie go też przeczytamy. Bo być może przechodzisz jakieś doświadczenia, że brakuje ci pokoju w swoim życiu, że masz wyzwania przed sobą, które tak ci doskwierają, że nie możesz zasnąć. Ja miałem też takie sytuacje w życiu, nie? Że było mi ciężko i nie mogłem zasnąć i pamiętam, że w iluś tam sytuacjach przez dłuższy czas wyznawałem ten fragment z 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wiecie, to jest taki werset, który był dla mnie w wielu sytuacjach takim ukojeniem, który mi pozwalał złożyć ciężar, moją trudność, moje obawy, strach i mogłem spokojnie zasypiać. Pewnie, że tych sytuacji może takich, gdzie naprawdę musiałem tak wołać, że to nie zdarza się codziennie, kochanie, ale nasze sytuacje są różne, różne doświadczenia przeżywamy. I jeżeli znamy Boże Słowo, jeżeli karmimy się Nim codziennie, systematycznie, to też to Boże Słowo będzie gdzieś w naszym sercu, w naszym umyśle też zakorzenione. I ważna taka myśl, która wypływała też z tych rozważań, bo te rozważania były krótkie, to było tylko odniesienie do kuszenia Pana Jezusa, jak Pan Jezus odpowiadał diabłu. Nie wchodził w dyskusję, nie uciekał, ale mówił stanowczo, napisano. I tak samo my mamy postępować. Kiedy przychodzi jakaś presja na nasze życie, to mogą być, tak mówię, rzeczy, jakiś właśnie brak pokoju, może to być jakaś pożądliwość. Możemy powiedzieć stop, możemy w imieniu Jezusa też ogłaszać Boże zwycięstwo nad tą sytuacją, proklamować. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, abyśmy też w tym wszystkim uczyli się tego słowa na pamięć. To było tam podkreślone dla dzieci, że Pan Jezus w tym momencie, kiedy mówi te słowa, oczywiście Pan Jezus to Syn Boży i trudno nam się porównywać, ale dał nam też przykład, że z pamięci cytował Boże Słowo. I myślę, że ważne jest to, abyśmy my też, mając Boże obietnice, wiedząc, z kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jakie rzeczy są dla nas zagwarantowane, abyśmy też uczyli się tych obietnic na pamięć. Ja czasami powiem szczerze, że trochę o tym zapomniałem. Był taki czas, gdzie wypisywałem sobie, mam jeszcze gdzieś tam zalaminowane takie właśnie wersety, które mówiły o Bożych rzeczach, o Bożych obietnicach do mojego życia i uczyłem się, ale
jakiś minął czas i tak zrobiłem się taki wygodny, bo jest, mam przed sobą Słowo Boże zawsze i tak nie rozwinąłem tej umiejętności uczenia się na pamięć Bożych obietnic, Bożego Słowa. Chciałbym was do tego zachęcić, bo te rozważania też zachęcały dzieci do tego, aby uczyć tego słowa na pamięć, aby kiedy przyjdzie pokusa, kiedy przyjdzie nieprzyjaciel, aby dać mu odpór słowem, stanowczo, konkretnie. Żeby to nie było jakieś tam pozwalanie sobie na właśnie na jakieś tam bawienie się tymi myślami, czyli przychodzi zmartwienie, a to ja bardziej, tym bardziej nakręcam się, bo nie dam rady, bo brakuje mi pieniędzy, bo coś tam i tak dalej, ale mam chwycić się Bożych obietnic i wyznawać je. Kiedy byliśmy w uwielbieniu, tak samo proklamowaliśmy, że Bóg jest wielki, potężny, wspaniały, wszechmocny. Wiecie, to jest wielkie i wspaniałe, ale to musimy też robić każdego dnia w sytuacjach, kiedy się właśnie toczymy jakiś bój, zmagamy się w naszych myślach, bo diabeł najczęściej chodzi, on jest pokonany, ale straszy nas. Chodzi jako wokół nas jak lew ryczący i stara się nas zastraszyć. Chce, abyśmy byli zgnębieni, abyśmy nie mieli radości, abyśmy byli pozbawieni takiego zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli zgaszeni, bez energii, bez siły. Kochani, a Boże Słowo i zachęca nas do tego, abyśmy brali ten miecz, abyśmy go używali, abyśmy byli tymi, którzy są wprawni w używaniu tego miecza. Bo tak jak mówiłem, żołnierz rzymski, mając tego gladiusa, ten miecz obosieczny, myślę, że gdyby nie był przeszkolony, był takim zwykłym, wziętym z ulicy, więcej szkody by sobie mógł narobić, ale nie potrafiłby się tym obronić, zaatakować. Ale wprawiony żołnierz, wyszkolony, który często używał tego miecza, budził strach na polu walki. Przeciwnik przed nim uciekał. Kochani, to jest taki obraz dla mnie, że nie muszę uciekać w wielu sytuacjach, nie powinienem uciekać, ale mogę wziąć ten miecz i wziąć i bronić, ale też zaatakować przeciwnika, kiedy trzeba. A to, żeby korzystać z tego miecza, muszę znać to Boże Słowo. Muszę znać Boże obietnice, które są zawarte w Bożym Słowie, które dotyczą mnie jako dziecko Boże i Ciebie, drogi bracie i siostro. Wiecie, ja nie jestem mówcą motywacyjnym na pewno i ktoś, kto jest, ma taki talent i w szkolenie z mówcą motywacyjnym potrafiłby nas mocno zachęcić do tego, aby to Boże Słowo, abyśmy tak na poważnie wzięli studiowanie Bożego Słowa, uczenie się na pamięć Bożych obietnic, abyśmy stanęli, kiedy trzeba i chwycili za miecz, i byli takimi żołnierzami, którzy umią korzystać z tego. Ja wiem, tak umie, chcę was zachęcić i siebie, aby to Boże Słowo pracowało w naszym życiu i żebyśmy to tak poważnie traktowali, bo ta walka duchowa to nie jest taka przelewka. To nie jest zależne, czy chcesz walczyć, czy nie chcesz walczyć, bo przeciwnik i tak chce dotykać twojego życia, chce cię pozbawić twojej pozycji w Jezusie Chrystusie, chce, żeby wola Boża w twoim życiu się nie wykonała, chce cię wybić z tej pozycji. I tak samo jak Pana Jezusa, chciał go odciągnąć od wykonania woli Bożej, chciał go odsunąć od tej doskonałej woli Ojca. Tak samo nasz przeciwnik, diabeł, chce, abyśmy byli bezużyteczni, stłamszeni przez okoliczności, sytuacje, przez różne presje, czy w pracy, czy w domu, czy przez nasze ograniczenia, czy przez chorobę. A my mamy iść ponad to wszystko. Mamy chwytać się Bożych obietnic, mamy wyznawać je, ogłaszać, proklamować. Przeczytałem takie fajne stwierdzenie, nie wiem, że już rabini żydowscy odkryli, że proklamowanie Bożego Słowa jest jak pocałunek Jahwe w usta słuchającego i wyznającego. Kochani, to jest takie ważne, nie do końca rozumiem tego stwierdzenia, ale podobało mi się to jak pocałunek, czyli coś bardzo takie serdeczne, bardzo intymne, nie? I
kiedy wyznajemy Boże Słowo, ogłaszamy nad różnymi sytuacjami w naszym życiu, nad trudnościami czy nad chorobą w naszym życiu, to też Bóg dodaje nam siły. On jest blisko nas z tym wszystkim, w tych trudnościach i zmaganiach. Wiecie, gdy był większy, dłuższy czas, można mówić o twierdzach w naszym życiu, o różnych sytuacjach. Ale ja mówiłem nawet o takich teraz sytuacjach, że żyjesz życiem takim pobożnym, blisko Boga, nie żyjesz w grzechu, a te presje i doświadczenia będą dotyczyć twojego życia, dlatego że przeciwnikowi nie podoba się to, że jesteś własnością Jezusa i będzie chciał cię wybić i mnie z tej pozycji. Wiecie, kiedy czytałem, jeszcze tak wracając do tego, kiedy czytamy na przykład o życiu Dawida, to tam jest walka za walką. Czytałem taki fragment też chyba z 10 rozdziału drugiej Samuelowej, gdzie naciągali Amorejczycy z Amalekitami i Dawid, jego wojsko pokonało ich. Dawid i jego wojsko wróciło do Jerozolimy, ale krótki czas, oni zebrali siły i jeszcze dodatkowo wzięli rydwany żelazne i wyruszyli znowu przeciw Dawidowi. I to było w okresie, kiedy Dawid żył życiem takim sprawiedliwym, blisko Boga, to jeszcze nie był uwikłany w grzech, to było przed tym, a doświadczał takich walk i zmagań. I znowu wyruszył przeciw wrogowi i znowu go pokonał. Ale może mógł sobie zadawać pytania, no cóż, pokonałem i znowu wracają, co się stało, nie? Co źle zrobiłem. Wiecie, ale tak diabeł często w naszym życiu, że już może z czymś się kiedyś zmagałeś i na przykład ze zmartwieniami i już wydawało ci się, że ciebie to nie dotyczy, a przychodzą takie presje diabelskie i nie możesz sobie poradzić znowu ze zmartwieniami, z jakimiś troskami w swoim życiu, myśli pełne jakichś obaw i tak dalej. Czyli co masz zrobić? Znowu wyruszyć, wziąć miecz i dać odpór przeciwnikowi. Wiecie, ale w tym wszystkim, jak to czytałem o Dawidzie, on też miał, czytając parę rozdziałów wcześniej, miał obietnicę od Boga odnośnie jego przyszłości. I on tego trzymał, myślę, że przy życiu i dawało mu takiej odwagi i siły, że mógł za każdym razem wyjść do walki i zmagać się z przeciwnikiem. I kochani, ja nie mówię tu teraz o rzeczach, że w moim czy w twoim życiu jest jakaś twierdza, czy może nieprzebaczenie, jakieś poważne zranienia, ale mówię o takim codziennym życiu, gdzie doświadczamy różnych sytuacji, które potrafią nas wytrącić z równowagi. I teraz pytanie, czy umiem w każdej tej sytuacji wziąć ten miecz? Ja sobie to zadaję, to pytanie, bo tak miałem też taką sytuację w ostatnich dniach, gdzie trochę mi ogólnie mówiąc ciśnienie się podniosło i chyba zdążyłem wykasować tam z pamięci ciśnienie mierza, żeby żona nie zobaczyła, ale jest dobrze, nie? Czyli generalnie jakaś presja była w moim życiu, coś mnie tam dotknęło mocno i musiałem to trochę przebojować. Musiałem się też chwycić Bożych obietnic, że wszystko mogę w Chrystusie, że jestem więcej niż zwycięzcą. I kochani, Bóg daje zwycięstwo, daje posilenie, wzmocnienie, kiedy Boże Słowo jest w naszym życiu, kiedy ono jest wypowiadane też przez nasze usta. Wiecie, czasami ja, może to Janusz tak czasami też podkreśla, ale ja to wiem ze swojego życia, jeżeli czegoś nie powiem głośno, mogę to zrobić w swoim pokoju gdzieś, ale nie powiem, nie wyznaję tego głośno. Kiedy nie usłyszę swojego głosu, to też tak do końca do mojego serca to czasami nie dociera. Więc to, kiedy ja wyznaję Boże obietnice, Boże zwycięstwo w danej sytuacji w moim życiu i wyznaję też to na głos, często to jest też w jakiś sposób Bóg daje mi to zwycięstwo, daje mi rozwiązanie, daje mi pokój, daje mi ukojenie dla mojego dla mojej duszy, ale też ciała, nie? Generalnie mam taką tendencję troszkę wyższego ciśnienia i też nie trzeba jakiegoś tam strasznego uderzenia, że gdzieś to ciśnienie mi się automatycznie dźwignie, kochani. I muszę powiedzieć, że Bóg daje ukojenie, daje zwycięstwo i to, co najlepsze, bez tabletki mogę, bo nie mam,
mogłem, że tak powiem, moje życie doprowadzić, mojego ducha do takiej stabilizacji, nie? Bo mogłem się chwycić Bożej obietnicy. Nie chciałem wam mówić o szczegółach, bo to nie jest istotne, ale każdy z nas doświadcza takich presji, ataków w swoim życiu. I to, co chciałem wam dzisiaj tak krótko powiedzieć, moje myśli były bardziej szerokie, ale nie potrafiłbym teraz tego zmieścić w krótkim czasie, to zachęcić po prostu, abyśmy trzymali się Bożego Słowa, abyśmy uczyli się Bożych obietnic, tego, kim jesteśmy na przykład w Jezusie, tych obietnic, które są zawarte w Bożym Słowie, abyśmy wiedzieli w danym momencie, jak się zmagać z tymi różnymi przeciwnościami, w jaki sposób dać odpór. Gdyż w Hebrajczyków, w 4 rozdziale, 12 wersecie jest napisane, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Możemy dalej cytować ten fragment, ale Słowo Boże jest ostre i skuteczne. Jest żywe, żywe w naszym życiu. Ono daje nam życie, daje nam rozwiązanie, daje nam zwycięstwo. I to jest takie ważne, żebyśmy korzystali z tego Bożego zwycięstwa i umieli być zwycięzcami w różnych sytuacjach. Ja was zachęcam do tego, myślę, że już to kiedyś zrobiłem, żebyście albo w internecie poszukali takich fragmentów, które już są wypisane ze Słowa Bożego i na przykład sobie wydrukowali i te wersety sobie zapamiętali, nauczyli się ich na pamięć. Może to być, że kim jestem w Chrystusie, Boże obietnice dla mnie, takie już gotowe, że tak powiem, wypisane wersety są do danych sytuacji. Ja sobie tu wydrukowałem akurat, że brak mi czegoś w moim życiu, może jakiś brak materialny i mogę wtedy pamiętać o takim wersecie z Filipian 4 rozdziale 18-19. Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Kochani, kiedy będę biadolił, bo dotknęło mnie, że mi brak, to słowo może mnie podnieść. Jeżeli ja pamiętam o tej Bożej obietnicy, że On zaspokoi wszelką moją potrzebę według swojego bogactwa, to będę też zwycięzcą. Kiedy się boję, kiedy być może sytuacja mnie przerasta, mogę uchwycić się takiego wersetu z 2 Tymoteusza 1:7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Myślę, że znamy ten werset. To jest też taki werset, który tak żył w moim życiu też mocno, jeszcze w innym tłumaczeniu go sobie, uczyłem się go na pamięć. Kiedy jestem słaby, mogę uchwycić się takich wersetów jak w Psalm 27, pierwszy werset. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Czy 2 Koryntian 12:9. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić będę się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Kiedy jestem pokonany, mogę uchwycić się wersetu, który jest w 2 Koryntian 2:14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje zwycięstwo Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego. Kochani, mógłbym czytać te fragmenty, ale to nie o to chodzi. Chciałbym, żeby te fragmenty, to Słowo Boże, te wersety, te obietnice dla każdego z nas były takie bardzo indywidualne, żebyśmy to wyciągnęli ze Słowa Bożego, żebyśmy mogli nasycić swojego ducha, abyśmy mogli też nauczyć się tych wersetów na pamięć i kiedy przyjdzie doświadczenie, trudność, abyśmy umieli korzystać z miecza ze Słowa Bożego i mieć zwycięstwo. Ja tak się powtarzam, ale
No nie jestem mówcą motywacyjnym, więc nie umiem was inaczej zachęcić. Kochani, może to, że to tak naprawdę jest bardzo ważne, że to jest sprawa życia i śmierci w naszym życiu duchowym. Bo kiedy nie damy odporu przeciwnikowi, kiedy nie będziemy żyć życiem takim zwycięskim, to przeciwnik będzie nas tłamszał, będziemy chodzić poranieni, pogubieni, pełni strachu. Nie będziemy mieć siły do tego, aby być użyteczni i gotowi wypełniać wolę Bożą. Będziemy zniechęceni. Tylko wtedy, kiedy będziemy blisko Boga, będziemy się karmić Jego słowem, żywym słowem. Kiedy te obietnice będą dla nas żywe, wtedy będziemy zwycięzcami. Kochani, do tego was chciałem zachęcić, tą krótką taką usługą, tym prostym słowem, które być może bardziej było pod kątem dzieci, ale jesteśmy dziećmi Bożymi i też potrzebujemy ciągłego przypominania, zachęty do tego, aby żyć takim życiem zwycięskim, żeby pamiętać o tych podstawach, żeby to nie było coś, że już nie wiadomo gdzie latamy duchowo, a w tych podstawach, jak czytanie Słowa Bożego, modlitwa, zawodzimy. Ciągle potrzebujemy zachęcać się do tego.